10 po 6 rano. Ja jestem na rynku zwierzęcym w Karakol. Karakol to miasto największe nad jeziorem Issyk-Kul. 60 tysięcy mieszkańców jest na jego wschodnim brzegu, na jego wschodnim krańcu można rzec. Podobno tutaj jest największy rynek zwierzęcy w Centralnej Azji, poza Kaszgarem w Chinach. No jestem srogo zawiedziony, bo ten rynek na największy nie wygląda, wygląda na malutki. Jest trochę koni, trochę owiec, trochę krów, właściwie nic więcej, jest naprawdę malutki. Do tego pogoda nie dopisuje, niebo zasnute chmurami, pada deszcz, kropi, na szczęście kropi. Więc moja pobudka, nie wiem czy była warta tego co można zobaczyć. Z tego co wiem, to przynajmniej 3 lata temu za 150-300 dolarów można było tutaj kupić konie. Również podobnej cenie krowy, czyli osoby, które by chciały przyjechać pojeździć konno tutaj w górach, warto im było przyjść tutaj na rynek, kupić sobie konie, jeżeli się na tym znały i później go odsprzedać, byłoby taniej i bezproblemowo. No cóż, Karakol to jeden z końców jeziora, wschodni koniec, stąd będę wracał powoli do Biszkeku. Nie wiem, czy pójdę w góry ze względu na pogodę. I cóż, tyle mogę powiedzieć. Zawiedziony wczesną pobudką na rynku w Karakolu.